słuchajcie, moi drodzy, znowu z trasy. Powiem wam, że jak ostatnio wam opowiadałam o tym, ile YouTube płaci za reklamy, to stwierdziłam, że to jest naprawdę bez sensu, żeby te reklamy włączać. Przecież mnie osobiście reklamy bardzo mocno wkurzają, zwłaszcza w filmach na YouTubie, a teraz wiedząc o tym, że to są takie ceny, które nie ma, czy takie po prostu pieniądze, które nie mają żadnego wpływu na, no na stan po prostu jakby portfela twórcy. Chyba że ktoś ma tych odsłon naprawdę od cholery. Poza tym większość osób i tak korzysta z adblocka, więc tak naprawdę to nie ma kompletnie po prostu żadnego sensu. Po co wkurzać ludzi tymi reklamami? Lepiej, żeby ktoś po prostu sobie wysłuchał tego filmu w spokoju, żeby wyciągnął to, co jest najlepsze i najważniejsze dla niego w zakresie tej wiedzy, którą ja przedstawiam, niż żeby wkurzał się tym, że mu wyskakują po prostu reklamy. Jeśli będziecie chcieli wspierać kanał, to po prostu zainwestujcie w swoją wiedzę. Tych poradników, które ja stworzyłam, jest tyle, że każdy znajdzie coś tam po prostu dla samego siebie. Postanowiłam, że nie będę was terroryzować reklamami na tych starych filmach, bo tych filmów ja mam tam ponad 500, więc trudno byłoby mi to wszystko przeklikać i wyłączyć reklamy, ale nie będę ich włączać na nowych filmach. A jeśli któryś z filmów wpadnie mi w ręce, no to ja tam też to wszystko postaram się powyłączać, żeby... Ojdź! Postaram się to powyłączać, żeby was nie wkurzać tymi reklamami, no bo... No kurczę! Powiem wam, że ja myślę, że jest więcej nerwów z tego wszystkiego, niż... szkoda gadać. Powiem wam, że ja dzisiaj wstałam tak rano, że kupiłam sobie kawkę. Oczywiście tankuję na Shellu. To nie jest reklama. To jest po prostu jedyna stacja benzynowa, do której mam zaufanie. Wczoraj widziałam, że na Circle K była promocja na paliwo i to paliwo kosztowało 5,39 albo 5,59, a więc dużo taniej niż normalnie. Na Shellu to paliwo jest naprawdę drogie, ale z drugiej strony, jak już wam opowiadałam, jak rozwaliłam sobie silniki w dwóch samochodach tankując na Orlenie, to podziękowałam bardzo i tankuję tylko na Shellu. Do tej pory tankowałam V-Powera, ponieważ zawsze na tym V-Powerze można było przejechać więcej kilometrów, ale ostatnio się zrobiłam straszną sknerą i przeliczyłam sobie, jak wygląda stosunek ceny do ilości przejechanych kilometrów. I tak wyszło mi, że V-Power 9.5 kosztuje o 50 do 70 groszy więcej niż normalne paliwo zwykłe, a można przejechać na 50 zł 5 km więcej, więc tak naprawdę jest to nieznaczna różnica w porównaniu do ceny, w związku z czym tankuję po prostu już zwykłą 9.5, no i też po prostu samochód bardzo dobrze na niej jeździ, więc postanowiłam nie przepłacać i tankuję zwykłe paliwo. Zawsze to 50, 60, 70 groszy taniej. Powiem wam, widziałam ostatnio, tak mnie wzięło na przemyślenia, dlatego że widziałam ostatnio, jak Céline Dion żaliła się w sieci, że się biedno rozchorowało na raka. Biedno, naprawdę biedno. Bardzo mocno poszkodowana. I naprawdę wszystkie osoby chore na raka są tak bardzo mocno poszkodowane i są ogromnymi ofiarami tego złego, niedobrego losu. One w ogóle w żaden sposób nie zapracowały sobie na to, żeby zachorować na tą chorobę. No umówmy się, nie zapracowały sobie niczym.
powiem wam, śmiać mi się z tego chce, dlatego, nie dlatego, że ona się rozchorowała, tylko po prostu z tego, w jaki sposób te osoby chore na raka użalają się nad sobą, nie widząc swojej winy w tej chorobie. To jest niesamowite. No i moi drodzy, to co jest dla mnie najbardziej ciekawe, najbardziej, to jest to, że ci bogaci ludzie, ci, którzy mają pieniądze i mogliby wyzdrowieć naprawdę w ciągu pół roku z każdego raka, mogą wyzdrowieć w ciągu pół roku do roku, jeśli mają pieniądze na to, żeby zainwestować. Jeśli ktoś ma... Kurczę, co oni robią? Ach, bo tam jedzie jakiś duży samochód. I jeszcze jeden potem. Osoby, które mają pieniądze, które mają te 10 czy 20 tysięcy, żeby zainwestować w siebie, w swoje zdrowie, żeby je przywrócić, mogą bardzo szybko stanąć na nogi i zostać wyleczone z niemal każdego nowotworu. 20 tysięcy to nie jest dużo na to, aby postawić siebie na nogi z tak poważnej choroby, którą lekarze, uważając, że ją leczą, tak naprawdę kroją ludzi na setki tysięcy złotych, jak nie miliony. A więc osoby, które miałyby te 10-20 tysięcy na to, żeby zainwestować w swoje zdrowie, po prostu umierają w imię hołdu dla establishmentu medycznego. Dla mnie jest to naprawdę niesamowite. Biedni ludzie, którzy nie mają pieniędzy na to, żeby się wyleczyć, oni nie mają za bardzo pola do popisu, aby zrobić cokolwiek z sobą i ze swoją chorobą. Mogą po prostu zdobyć wiedzę, iść na łąkę i szukać ziół, jeśli nie stać ich na to, aby kupić gotowe preparaty. No niestety, no życie jest brutalne, tak to po prostu wygląda i nie masz pieniędzy, no to nie masz życia tak naprawdę, nie oszukujmy się. Więc to, że jak ktoś jest biedny i nie ma możliwości powrotu do zdrowia, i że ci ludzie umierają, nie ma w tym po prostu niczego dziwnego. Natomiast tych ludzi jest mi tak naprawdę najbardziej żal. Natomiast ludzie, którzy mają te pieniądze, mają je, mogą zainwestować je w swoje zdrowie, w powrót do zdrowia. Oni tego nie robią. Oni umierają na rękach. Oni umierają na rękach lekarzy. A można byłoby ich naprawdę wyleczyć bardzo szybko. Więc jest to dla mnie, jak to ująć w słowa? Jest to dla mnie po prostu nienormalne. Jest to dla mnie nienormalne, że ci ludzie właśnie, których stać na to, żeby znaleźć inne rozwiązania powrotu do zdrowia, oni tych rozwiązań po prostu nie szukają. Biorąc pod uwagę to, wiecie co, ja też tu zrobię chyba taki numer, ale tu jest jeszcze jakiś gościu Peugeotem, który nie potrafi następny wbić dwójki. O Jezu, trzeba ominąć po prostu te wielkie auta, żeby... A to tak nie będzie, no i ten się już tutaj wciska, więc tu trzeba po prostu zrobić jeszcze jeden manewr tutaj. Potem go jeszcze na światłach wyprzedzić, chociaż nie wiem, czy to się uda. Może się uda, a może nie, a może ja mu tak wjadę, o! No i znowu ten Peugeot, ja pierdzielę. Jak ja nie lubię, jak ktoś mi się tutaj wpakowuje przed maskę. Nie cierpię takich ludzi, naprawdę. Więc, moi drodzy, ludzie, którzy mogliby zainwestować pieniądze w swój powrót do zdrowia, po prostu umierają. Pamiętacie Patricka Swayze, jakie on zrobił przedstawienie z tego swojego raka i umierania? Ludzie tam po prostu się nad nim litowali, użalali i tak dalej, ale on umierał na własne życzenie. On nie umierał. Gdyby chciał być zdrowy, to by wyzdrowiał. On umierał na własne życzenie. Wszyscy ludzie, którzy chorują na raka, umierają na własne życzenie.
Dlatego, że nie szukają innych rozwiązań. To jest takie proste. I to, wiecie, ja mówię o inwestycji 20 tysięcy w swoje zdrowie na przestrzeni kilku miesięcy. To nie jest jednorazowa inwestycja. Jednorazowo na dzień dobry potrzebujesz 10 tysięcy, żeby stanąć na nogi. Natomiast kolejnych 10 potrzebujesz, żeby rozłożyć jakby to swoje zdrowienie w czasie. To nie jest dużo. Wyleczenie raka za 20 tysięcy to nie jest dużo. I można to zrobić. Wiadomo, że jeśli już ktoś poddał się tym wspaniałym, jakże cudownym zabiegom medycznym w postaci chemio czy radioterapii, no to tutaj żadnego zdrowia nikomu obiecać nie można, ale zawsze warto próbować. Ale jeśli ktoś ma odkryty nowotwór i jeszcze nie skorzystał z tych dobroci medycznych, to jest naprawdę 99% prawdopodobieństwo, że tą osobę uda się z tego wyleczyć. To nie ma znaczenia, czy mówimy o dzieciach, czy o osobach dorosłych. No właśnie, powiem Wam, że tych dzieci to jest mi najbardziej szkoda. Natomiast jeśli ktoś ma rzeczywiście ograniczone fundusze, to co może zrobić dla siebie i dla swojego zdrowia, to jest, moi drodzy, detoks, film, poradnik detoks i symfonia natury. W szczególności symfonia natury. Dlatego, że za pomocą tego protokołu odkwasicie cały swój organizm, nawodnicie go, a więc te wszystkie procesy życiowe zaczną przebiegać prawidłowo, a wtedy będzie można skorzystać z takiego jednego preparatu, o którym ja tam opowiadam. On nie jest jakoś bardzo mocno przesadnie drogi, ale dzięki tym składnikom, które on tam zawiera, będziecie mogli wprowadzić swoje DNA do takiej, jak to powiedzieć? To DNA będzie mogło się zregenerować i powrócić do formy pierwotnej. Czyli nawet jeśli najedliśmy się tych wszystkich takich, muszę sobie zerknąć na Navi, czy ona działa, czy nie. Nawet jeśli kiedykolwiek jedliśmy jakieś właśnie takie genetycznie przetworzone pożywienie, no wiadomo, że nas trują z prawa, z lewa, z powietrza, z wody, zewsząd, z jedzenia. W związku z czym dzięki temu preparatowi to DNA będzie mogło wrócić do formy pierwotnej, a więc uzdrowione DNA nie może być w ciele człowieka. Ponadto, to jest jedna kwestia, ponadto to DNA dostanie takie pierwiastki, które sprawią, że ono stanie się ponad 10 tysięcy razy lepszym przewodnikiem, a więc zacznie produkować światło. A jeśli DNA będzie świetliste, to tam też nie mają prawa rozwijać się żadne choroby. Jest to niezwykłe, moi drodzy. Poczekajcie chwileczkę. A więc, moi drodzy, jeśli my uruchomimy w naszym organizmie działanie przekształcania wstecznego w całej sieci krystalicznej atomu, to wszystkie te zmiany chorobowe czy nowotworowe zaczną się nam cofać. Według mnie jest to niezwykłe, jest to niesamowite, że w ogóle można osiągnąć taki efekt. I to, co mogę Wam powiedzieć, to ten efekt jest... Jak to nazwać, no? Chodzi mi po prostu o to, że to, co ja komukolwiek polecam, jest oparte o moją wieloletnią wiedzę, no już 8-9 lat. I wszystko to ja przetestowałam na sobie, więc ja wiem, w jaki sposób to działa na ciało człowieka. I wiem o tym, że jest to godne polecenia, i że spokojnie można rzeczywiście ludziom chorym przywrócić zdrowie właśnie za pomocą tego czy
czy czegoś tam innego? Muszę się skupić chwilę, bo ja tu jadę, tu się gdzieś pas kończy, tu zielone, tam czerwone 2 metry dalej, no to tylko chyba tutaj w Szczecinie są takie super skrzyżowania, gdzie przejeżdżasz kilka centymetrów i masz kolejne światła. Więc to, co chciałabym, żebyście zapamiętali, to nie ma takiej choroby, której nie dałoby się wyleczyć. Niestety, naturalne sposoby leczenia i naturalne terapie oczyszczające powodują reakcje Herxa. No i te reakcje Herxa często są odbierane jako pogorszenie, o czym ja informuję wszystkie osoby w takich dokumentach, bo ja też nie mam czasu, żeby o wszystkim mówić. Natomiast o reakcjach Herxa dostajecie zawsze informacje 2 albo 3 razy. Raz w fitoterapii, którą dla Was tworzę. Za drugim razem dostajecie informacje na ten temat w takim dokumencie moim zbiorczym, w którym również piszę o tym, co ma szczególne znaczenie na nasz powrót do zdrowia. I tam wyliczam różne punkty i różne aspekty, które trzeba wziąć pod uwagę przy zdrowieniu. No i też opisuję tam takie aspekty, które są ważne. Które są ważne dla naszego zdrowia, a na które my w życiu codziennym nie zwracamy uwagi. I że wskazuję tam po prostu, co zmienić. Tych aspektów jest dużo. Naprawdę, tego jest dosyć sporo. To są niby takie drobnostki, ale wiecie, jak to jest, no, to jest na takiej samej zasadzie, jak my jesteśmy truci z nieba i z wody. Po kropelce jest dużo łatwiej kogoś otruć i wywołać u niego chorobę psychiczną, niż truć dużymi dawkami. Bo jak trujecie kogoś dużymi dawkami, to wiadomo, że on od razu się zorientuje, że jest truty. Ale jak trujecie kogoś małymi dawkami, to ta osoba, zanim dojdzie do wniosku, że coś jest nie tak, no to może minąć wiele, wiele lat. No i my tego doświadczamy już od początku, czy tam, no jakoś od początku lat 90. I tak samo jest z różnymi aspektami naszego życia. Jeśli my trujemy się różnymi rzeczami na co dzień, no to po kropelce to również zaczyna wywoływać u nas choroby. Więc trzeba zwracać na różne aspekty uwagę. I ja to zawsze, ten dokument, to się nazywało zawsze zmiany ogólne, no i ten dokument po prostu zawsze był dołączany do fitoterapii. Wspominam również o tych reakcjach Herxa w niektórych innych dokumentach w planie zdrowotnej transformacji, ponieważ jest to bardzo istotny aspekt. No i niestety, moi drodzy, tak jak już wspomniałam przed chwilą, w zależności od tego, jak bardzo Wasz organizm jest zatruty, w taki sposób będzie reagował na zastosowane zioła, na zastosowaną fitoterapię i na cały proces leczenia. Jeśli w Waszym organizmie jest mnóstwo bakterii, pasożytów, grzybów, metali ciężkich, no to bardzo mi przykro. Te efekty zdrowienia mogą być bardzo mocno gwałtowne i często jest tak, że tą terapię, całą fitoterapię trzeba... Nie no, nie cierpię po prostu, jak ktoś robi coś takiego. Jeśli jesteście zatruci, to często jest tak, że fitoterapię trzeba przeprowadzać w sposób interwałowy. A więc to nie jest tak, że ja zrobiłam błąd w rozpisywaniu fitoterapii. Nie! To jest tak, że Wy musicie, skoro doprowadziliście swoje zdrowie do takiej permanentnej destrukcji, to Wy musicie teraz zainwestować więcej pieniędzy w to i czasu, żeby się z tego stanu wyciągnąć. No bo niestety, moi drodzy, ja mając takich pacjentów, wiedząc o tym i informując o reakcjach Herxa, ja w ramach opłaty za jedną fitoterapię nie będę kogoś prowadzić za rączkę, tak jak się zajmuję pacjentami w planie zdrowotnej transformacji, który
ma zupełnie inną cenę, to jak idziecie do kosmetyczki, która ma wam zrobić paznokcie, to ona robi dla was te paznokcie, ale potem jak wy zmieniacie zdanie na temat tego, jak te paznokcie mają wyglądać, to ona już reklamacji nie przyjmuje, tak? To, co ja zalecam w swoich fitoterapiach, nie ma prawa nikomu zaszkodzić. Natomiast często jest tak, często w przypadku osób, które są zatrute bardzo mocno. Tych osób nie jest dużo, ale takie osoby są. A więc wśród tych osób często jest tak, że tą fitoterapię trzeba prowadzić w sposób interwałowy, czyli przerywać ją i organizm odpowiednio odżywiać i robić to wszystko. A ja nie jestem w stanie przewidzieć pierwotnie, że z czymś takim będę miała do czynienia, w związku z czym nie opisuję takich rzeczy w pierwotnej fitoterapii. A więc, jeśli się wydarzają rzeczy, które są jakby nadmiarowe czy ponadplanowe, no to tu trzeba już podejść zupełnie inaczej do tego procesu zdrowienia. Więc tak jak wspomniałam, jeśli ktoś się doprowadził do takiego stanu, no to po prostu musi więcej pieniędzy i czasu zainwestować w to, żeby siebie z tego stanu wyciągnąć. Każdą chorobę można wyleczyć. I od tego, właśnie dla takich zatrutych osób jest plan zdrowotnej transformacji. Bo ja was tam mogę prowadzić za rączkę. Mam dla was czas, żeby się wami zająć. Ja mam tam wtedy kontakt z pacjentem przez 24 godziny na dobę. Więc to cała ta fitoterapia i cały proces zdrowienia wygląda zupełnie inaczej niż w przypadku filozofii jednej wizyty czy wizyty rozszerzonej. Momencik, bo ja gdzieś tutaj będę musiała zjechać. Nie wiem gdzie. No i właśnie powiem wam, że nie zjechałam tak jak powinnam chyba, a może jeszcze zjadę tutaj. No już nie pojechałam. A dlaczego ta nawigacja mi nie mówi, gdzie ja mam pojechać? Coś tu jest nie tak, ja muszę gdzieś zjechać. Tak jak wam mówiłam w ostatnim filmie, po co wieśniakowi samochód? No po to, żeby jeździć trasami autobusów. Jak widzicie, ja nawet z nawigacją potrafię po prostu pojechać źle. No tak to jest już po prostu, no. No trudno, no zaraz gdzieś tutaj może się uda zjechać. Na pocieszenie, a propos tych takich przewlekłych zatruć, powiem wam, że ja również byłam w takiej sytuacji. Ja również byłam bardzo mocno zatruta i powiem wam, że jest to dla mnie naprawdę niesamowite, bo mogłoby się wydawać, że osoby, które mieszkają na wsi, to są osoby, które powinny być dużo zdrowsze od tych, które mieszkają w mieście. Otóż nic bardziej mylnego. Moi drodzy, osoby, które mieszkają na wsiach, to są osoby, które mają w sobie dużo większą ilość pasożytów, dużo większą ilość grzybów, są dużo bardziej zatrute przeróżnymi metalami ciężkimi. 900 metrów, skręć lekko w prawo. I są dużo bardziej chore niż te osoby, które mieszkają w miastach. I kiedy ja się zastanawiałam nad tym, dlaczego tak jest, no to doszłam do wniosku, że prawdopodobnie wynika to po prostu z zasad zachowania higieny. No bo jednak na wsi człowiek nie zwraca, przynajmniej kiedyś tak było, że nie zwracało się uwagi aż tak. Skręć lekko w prawo. Na higienę, na mycie rąk. Dzieci jedzą wszystko brudnymi rękoma. Za 200 metrów skręć w prawo. Te dzieci najczęściej latają brudne, zasmarkane i tymi obsmarkanymi, brudnymi rękoma potem jedzą coś, co dostały... Skręć w prawo. W prawo. Potem zjadają coś, co dostały od matki, czy co znalazły na podłodze, prawda? A więc wiadomo, co się z tym wiąże.
To jest zjadanie również patogenów. To nie jest tak, że przez to... Skręć w prawo. W to prawo? Tak całkiem w to prawo? To nie jest tak, że przez to dzieci nabywają odporność. Nie, nie, nie. One się przez to zarażają właśnie pasożytami. Dlatego osoby, takie osoby, które w ogóle pochodzą ze wsi, jest dużo trudniej wyleczyć niż osoby, które mieszkały w mieście. Jest to niezwykłe dla mnie. Mnie też to zdziwiło. Możecie mi wierzyć, że mnie to również zdziwiło i to bardzo. Kolejną sprawą... Pasy drogowe, 900 metrów. Kolejną sprawą, która jest również niezwykle istotna, a traktowana bardzo mocno po macoszemu, to jest wpływ obróbki termicznej pożywienia, które jest przygotowywane przez osobę daną, która chce wrócić do zdrowia. No i moi drodzy, ja też o tym oczywiście piszę w tych... Za 900 metrów skręć lekko w prawo. Dobra. Ja też o tym piszę w zaleceniach ogólnych, a więc to jest taki dokument, który, no tam jest ogromna ilość wiedzy. I tutaj mam na myśli, Jezu, co tu się w ogóle dzieje? Nie wiem. Przecież ja nie wiem, gdzie ja zjeżdżam. Bardziej tutaj, czy bardziej tam prosto? Skręć lekko w prawo. To ja muszę tutaj zjechać w takim razie. Ja nie wiem, gdzie on... Skręć lekko za w prawo. 700 metrów. Skręć lekko w prawo. Ale ja nie wiem, ile to jest 700 metrów i nie wiem, co to znaczy lekko w prawo. Zaraz wam dopowiem. Moi drodzy, więc wracając do tej obróbki termicznej, chodzi o to... Tutaj chyba. Chodzi o to, że... Skręć lekko w prawo. Ma ogromne znaczenie to, na jakiej wy kuchence gotujecie. Dla organizmu ludzkiego wartość ma tylko i wyłącznie to, co zostanie przygotowane na ogniu. Opcjonalnie można jeszcze wykorzystać gaz i nic poza tym. Tylko ogień i gaz. Najlepszym... Jakby najlepszy z tego wszystkiego jest ogień, ponieważ on daje pożywieniu bardzo dużą ilość energii. Natomiast po ogniu jeszcze ewentualnie można wykorzystać gaz. I to też człowiekowi nie zaszkodzi. Gaz jest w miarę okej. Natomiast jeśli wykorzystacie z kuchenki elektrycznej, a nie daj Boże z kuchenki indukcyjnej, to jest koniec. Wy dostarczacie każdego dnia do swojego organizmu ogromne toksyny. Pożywienie, które wrzucacie w siebie, jest ogromną toksyną dla organizmu. Indukcja działa dokładnie tak jak mikrofalówka. Zmienia strukturę molekularną pożywienia, w związku z czym to, co zostanie przygotowane na tej kuchence indukcyjnej, jest bezwartościowe. I teraz proszę sobie wyobrazić, co dzieje się w organizmie, kiedy my każdego jednego dnia dostarczamy toksyny do organizmu. Podobnie jest, kiedy gotujemy wodę w czajnikach elektrycznych, też na kuchence indukcyjnej. Wtedy, moi drodzy, możecie sobie wsadzić naprawdę w tyłek te wszystkie wody strukturowane, krzemowe, czajniki szklane, naczynia szklane. To już kompletnie nie ma wtedy żadnego znaczenia. Wtedy znaczenie ma to, że to, co gotujecie na tej kuchence indukcyjnej albo w tym naczyniu szklanym na kuchence indukcyjnej, to nie ma żadnej wartości dla waszego organizmu. Wręcz przeciwnie, to was truje. I to wytwarza... Skręć po kawę, jak barista stacjonarny. Dlaczego on mi każe skręcić? Że skręcić na stację paliw? Dziwne to jest. Nie.
a może trzeba było podjechać na tą stację paliw, ale ja już teraz nie przejadę 4 pasów. Ach, wielka szkoda. Zapomniałam, że muszę iść do toalety, wiecie? A co, tutaj nie ma już Lotosa, tylko jest Orlen? Fuu! Nie chodzę na Orlen. Nie chodźcie na Orlen, naprawdę. Fotoradar. 700 metrów. Ograniczenie prędkości. 50 km na godzinę. Ojojoj. A ja... Aha, on piszczy, bo ja jadę więcej. Patrzcie, jaka porządna nawigacja. To jest Janosik. Nie wiem, czy taka porządna. No może być w zasadzie tam. Powiem wam, że ja lubię nawigację, która mi pokazuje, ile kilometrów ja mogę w danym, na danym obszarze jechać. Patrzcie, jak piszczy. Mówi mi, że przekroczyłam prędkość, bo tu jest fotoradar, ale fotoradar jest po tej drugiej stronie, więc on chyba nawet nie mógłby zrobić tutaj zdjęcia, no bo tam są aż 2 pasy ruchu. Porządna nawigacja, a nie tak jak Google manewruje was, nie dość, że w najgorszą trasę, to jeszcze nie ostrzeże was przed prędkością, przed fotoradarami. No, takie to. No dobrze, ale wracając do tematu. Co się dzieje w organizmie, jeśli wy nagminnie do swojego organizmu każdego jednego dnia, kilka razy dziennie wrzucacie toksynę w postaci tego, co ugotujecie na kuchence indukcyjnej tudzież elektrycznej. Oczywiście wasze ciało bez energii zaczyna chorować. Zaczynacie się czuć coraz gorzej. Sytuacja zdrowotna jest coraz bardziej, jak to powiedzieć, no jest w takim po prostu coraz większym dole energetycznym, a za tym idą coraz większe dolegliwości. Te dolegliwości mogą być różne, no i one są zależne od tego, jaką macie konstytucję i gdzie macie swój słaby punkt, ale zaczną się po prostu problemy zdrowotne. Mogą to być również problemy psychiczne, no i co za tym idzie, ograniczony intelekt. Człowiekowi się coraz gorzej myśli, coraz gorzej mu się funkcjonuje, ma agresję w sobie, której się nie może pozbyć. I teraz... No zjadę ci, no ci zjadę. Patrz, proszę bardzo. A więc... gotowanie na indukcji i na kuchence elektrycznej to jest po prostu równia pochyła, z której później jest się bardzo ciężko wydostać, moi drodzy. Bardzo ciężko jest się z tego wydostać. A jeśli ktoś mieszkał sobie na wsi i jest bardzo mocno zarażony patogenami i do tego trafia do miasta, do super nowoczesnego mieszkania i ma tam wspaniałą indukcyjną kuchenkę albo elektryczną, no to cóż możemy na to poradzić, no? No cóż możemy na to poradzić? Nic nie możemy na to poradzić. Trzeba w sposób interwałowy taką osobę prowadzić za rączkę i pomagać jej stopniowo wrócić do zdrowia. Ale żeby w taki sposób móc postąpić i żeby w taki sposób móc podziałać, to trzeba skorzystać z planu zdrowotnej transformacji albo z filozofii jednej wizyty i do tego dokupić po prostu jeszcze indywidualne wizyty co tydzień czy co 2 tygodnie, żeby się konsultować i żeby sprawdzać, na jakim poziomie jest stan zdrowia. No niestety, moi drodzy, w taki sposób to wygląda i tego się nie da przeskoczyć, bo przecież choćbym chciała, to ja też nie jestem instytucją charytatywną i jakby przez 4 lata miałam okazję zdać sobie sprawę z tego, że za darmo dziecka nie nakarmię. Można mieć pełne ręce roboty, a pieniędzy w portfelu żadnych. W związku z czym przestałam oddawać siebie nieadekwatnie do wiedzy, którą ludziom oddaję i nieadekwatnie do czasu, który im poświęcam. Nikt tak nie robi. A ja potrafię mieć takich pacjentów, którzy na jednej wizycie
chcą rozwiązać nie tylko swoje problemy, ale również problemy swojej rodziny. Nie da się tak. No niestety nie da się tak. Jak idziemy do lekarza, to płacimy 200-250 zł, a jak do ginekologa, to nawet 350 USD. I ten ginekolog nic nam nie powie, da nam skierowanie na badania, za które musimy zapłacić kolejne ileś tam set złotych. Więc no, moi drodzy. Zjeżdżamy. Przyjąć to na klatę. Cudów nie ma i jeśli ktoś jest zatruty do tego stopnia, że nie można go wyleczyć normalnymi zaleceniami w fitoterapii, no to musi mieć taką świadomość, że trzeba po prostu do tego wszystkiego dużo większego nakładu i czasu, i pieniędzy. Ja na to nie jestem w stanie nic poradzić. Efekty Herxa zawsze takie będą i Słyszałam kiedyś bardzo fajne określenie na temat tych reakcji Herxa i tego marudzenia ludzi. Jeśli sobie nie życzysz reakcji Herxa, to w ogóle nie zaczynaj fitoterapii. Proste. A jeśli nie jesteś sobie w stanie poradzić sam, no to masz plan zdrowotnej transformacji u mnie na stronie. Ja Cię będę prowadzić za rączkę i będę z Tobą rozmawiać codziennie tyle, ile będziesz potrzebował. Jest taka usługa. Skoro jest taka usługa, to ja nie widzę jakiegoś większego problemu i jakiegoś przymusu. Boże, co tu się dzieje na tej drodze? I nie widzę też przymusu, żebym musiała po prostu oddawać swój czas za darmo. Bo żaden lekarz nie odda wam swojego czasu za darmo. Nie ma fizycznie takiej możliwości. U lekarza za każdą wizytę musicie zapłacić. A jakby ja poza tą godziną, którą poświęcam, a czasami nawet dwiema godzinami, aby wytłumaczyć fitoterapię, to stworzenie takiej fitoterapii też mi zajmuje 2 dni, 3 dni, po kilka godzin, żeby w ogóle coś takiego rozpisać. A więc jak to sobie podzielimy też na te kwoty, które są opisane na mojej stronie, to wcale nie wychodzi aż tak dużo, jeśli chodzi o wynagrodzenie. Podobnie jak rozpisuję słabe i mocne strony, to ja nad tym pracuję też 2-3 dni, żeby to rozpisać dla jednej osoby, więc mówię, to nie są wygórowane, kwoty. Ja rozumiem to, że ludzie zawsze na to patrzą, ojejciu, jak ona może brać tyle pieniędzy. Ale przelicz to sobie na roboczą godzinę, mój drogi czy moja droga. To jest jedna kwestia. Ja widziałam nie tak dalej jak wczoraj, że kosmetyczka za zrobienie paznokci bierze 400 zł. Teraz paznokci nie da się zrobić za mniej niż 2-2,5 stówy, a wy żałujecie sobie 1450 zł na powrót do zdrowia? To jest po prostu śmieszne. Zrobienie zębów kosztuje 14 tysięcy zębów, żeby mieć ładny uśmiech. A po chuj wam te zęby, jak nie przywrócicie sobie zdrowia i nie będziecie mogli korzystać z tego pięknego uśmiechu. I tak samo właśnie jak wam wspominałam na samym początku, jest z tymi gwiazdami. Pompują w siebie kupę kasy, operacje plastyczne i nie wiadomo w co tam jeszcze. A na końcu umierają publicznie na raka. A mogliby za te 20 tysięcy postawić siebie na nogi. Wiecie, co kosztuje 20 tysięcy? Zabieg wypalania tarczycy prywatnie. A ta pani, która się zastanawia nad tym, żeby iść prywatnie i zapłacić te 20 tysięcy lekarzowi prywatnie, mogłaby przywrócić sobie zdrowie i funkcjonowanie tej tarczycy za 1450 zł. Więc możecie sobie po prostu porównać to wszystko. Poza tym jest wiele chorób, które można wyleczyć na normalnej, zwykłej wizycie. I te osoby nie potrzebują w ogóle filozofii jednej wizyty czy wizyty rozszerzonej. To nie jest potrzebne. Jest wiele takich chorób, jak na przykład właśnie choroby kobiece, jakieś torbiele, guzy,
problemy z mięśniakami u kobiet. To wszystko można leczyć na zwykłej wizycie, nie jest do tego potrzebna po prostu jakaś większa suma pieniędzy, więc za 250 zł za 3 miesiące możecie być zdrowa. Dlatego tym bardziej dla mnie to jest po prostu tak niezwykle śmieszne, ile ludzie potrafią wydać pieniędzy na głupoty, a nie zainwestują w swoje zdrowie, w to, żeby naprawdę mogli być zdrowi i czuć się dobrze. No ale to jest tak naprawdę sprawa każdego człowieka indywidualnie, każdego człowieka z osobna. Każdy ma prawo do własnych decyzji. No i do jakiejś tam, wiecie, własnej interpretacji tego wszystkiego, co się dzieje w jego życiu, no bo co, nie możemy mu odbierać prawa do własnych lekcji, ale gdyby taka kobieta właśnie z mięśniakami, czy guzami jakimiś, czy torbielami zgłosiła się do mnie, to ja jej pomogłabym za 250 zł i ona by nie musiała później w przyszłości ani umierać, ani nie musiałaby w przyszłości sobie dawać wycinać tej macicy, co jest po prostu dla mnie zbrodnią wobec kobiet. To jest zbrodnia wobec kobiet, pozbawianie ich narządów kobiecych. Żadna kobieta nie musi tracić swojej kobiecości, a nie narządów kobiecych. Moi drodzy, ja muszę teraz kończyć, ponieważ muszę sobie przełożyć telefony i potrzebuję nawigacji, bo tutaj już się kończy jakby... No właśnie, ja już tutaj muszę zjeżdżać, a nie znam trasy do miejsca, do którego jadę, w związku z czym muszę przełożyć sobie telefony. Także chciałam Wam powiedzieć tyle, moi drodzy, że kuriozalne jest to, że ludzie potrafią wydać na baletach 1000 zł, ale nie zainwestują 1400 w swoje zdrowie. Kuriozalne jest to, że że ludzie się składają na eksperymentalne terapie dla innych ludzi, które kosztują miliony, a ci ludzie mogliby odzyskać zdrowie za 20 tysięcy. 20 tysięcy pożyczycie w każdym banku. Poza tym, tak jak mówiłam, na dzień dobry wystarczy Wam 10 tysięcy, a później kolejne 10 tysięcy na jakieś 6 miesięcy ciągu dalszego terapii. To jest dużo? To są śmieszne pieniądze za przywrócenie zdrowia. Natomiast, żeby wziąć kredyt i zrobić sobie zęby za 14 tysięcy, no to tutaj już nie ma żadnego problemu. To naprawdę ludzie powinni sobie przewartościować to, w co wierzą i w co, na co wydają pieniądze. Jeśli nie doprowadzisz swojego zdrowia do porządku, to te pieniądze, które odkładasz na wakacje z rodziną, do niczego ci się nie przydadzą. A uwierz mi, że twoje dzieci wolą mieć matkę czy ojca zamiast tych wakacji. Więc wybór należy do ciebie, ale ja ci chcę powiedzieć, że nie musisz umierać, ani nie musisz cierpieć. W związku z czym warto byłoby zastanowić się nad tym, co jest dla ciebie ważniejsze. Zdrowie czy wakacje? Zdrowie czy zęby? Dobra, ja sobie tutaj robię pyk w lewo, nawet mi się udało. Nic nie jechało. Naprawdę, muszę, już teraz kończę, bo ja muszę przełożyć telefony. Dzięki wielkie. W następnym nagraniu opowiem Wam jeszcze o witaminie D, tej nieszczęsnej. Buziaki, trzymajcie się bardzo.